Rozpoczyna się, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Battle Royale, czyli Igrzyska Śmierci, czyli zaczynamy nago, uzbrajamy się i staramy się zabić wszystkich przeciwników. Nikt się nie odzywa, nikt nic nie woła, nie troluje. Kole się kręcą głowami. Ciekawe te kable, powiem wam, które tutaj mam w łapie. No nic, odkładam je na bok. Rozpoczyna się. Nie wiem, lecę, nie wiem gdzie jestem. Czekajcie, niech mnie tu... Oh fuck. Dobra, otwieramy spadochron i kurde, miejmy nadzieję, że będziemy pierwsi. O fuck, już tam ktoś jest na dole. A, to skubańcy. Lecimy na tą wieżę. Kurde, ile osób będzie, ale będzie strzelanina. Strzelanina na śmierć i na śmierć. Patrzcie tutaj na typa, jak będzie lądował. Tak to jest na lotnisku. Ktoś już przywalił chyba w kurde w winkiel. You will die! Run! Kurde, muszę mu... O nie! Fuck. Kurde, no co z tymi drzwiami? Od wczoraj też miałem to samo. Fuck. Do mnie? Gdzie są itemy? One były na zewnątrz, bo są źle zrespione. Tak, to dlatego... O, no to ładnie wpadłem, powiem wam. Gówno. Jestem w najbardziej chyba wysuniętym punkcie na świecie. I do tego... Nie mam broni. Kurde, typ tu idzie. Uciekam przed nim. Niech przebiegnie. Widzicie? Tu jest apteczka. Tak. Ale gunwo. Co ja mam teraz zrobić? A jak tu nie zginąć? Jak wszyscy lądują nagle obok. No nie, no nie przeżyję tego przecież. Jak będę tutaj biegał, to... O fuck, już tam widzę typa. A, wpadłem do wody! Płyń, Soul! Płyń, uciekaj przed nim! Boże, ginę! Nie, nie ginę. Navy Seal Soul. Nie popłynę tędy, fuck, muszę do tyłu wycofać. Utknąłem, utknąłem! Prądy mnie niosą, prądy rzeczne. Co tam za raki chodzą pod mnie? Płyniemy, bo nas nie widzą na razie, przynajmniej ci, co są u góry, nade mną, co chodzą. Jakie ryby. Powiem wam, że maksymalnie zjebałem. Jestem w miejscu, w którym jest najwięcej broni na całej mapie, tylko ja jej nie mam i wszyscy dookoła ją mają, no. Te nowe karty w ogóle pozwalają na podłączenie czterech tych psli, czy jak to tak, bez niczego, po prostu mają takie wejścia. Raki Morgana. Czemu Soul pływa? Bo kurde, z akcji zrąbałem, no. Co wam powiem, no. Nie ma co się okłamywać.
Płynę pod molo. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Jaki rekin czerwony, takiego dawno nie widziałem. No zjebałem, no ale moi drodzy, no kurde, na tej... Widzicie, gdzie te itemy się zrespiły? No w powietrzu po prostu. Co ja mam zrobić? Co ja miałem zrobić? Myślałem, że będzie super. Myślałem, że będzie super, a było kurde jak zawsze. Taki GTX pisałem na... było od 150 i w stres teście 220 czy 240 W. Ale to w takim super stres teście. Znaczy 150 to on ma pod obciążeniem. Ale gry komputerowej, a w stres teście 200 coś. Jak dasz suba, to czy wyślę sexy zdjęcie? Nie. So ich. O kurwa! Nie! Nurkuj! 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 Tupię cię mam, koleś! Co za ty? Zostaw mnie w spokoju! Co za koleś? Oddychaj! Jaki typ? Chyba siedzę tu pod molem i nie wychodzę już nigdy. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Kurna, gdzie ja jestem w ogóle? Masakra jakaś. On tu nie może strzelić, musi z tego mola wyjść, wiecie, żeby strzelać. Bo jak nie wyjdzie z mola, no to nie może pod molem strzelać, chyba że tu gdzieś stanie. On tam na dachu jest, widzicie go? A niech tam siedzi. Na dachu tej wieży. Wydupi koleś, kurde, będziesz mnie strzelał. Mam nadzieję, że ktoś innego zastrzeli. Na wstecznym teraz. Tak zwaną żabką, patrzcie. Żabką wsteczną. O, i utknąłem w wodzie. Zapraszam na Battle Royale w wykonaniu Sushibo, kurde. Pływanie w wodzie. No nie wiem, wychodzić czy nie? Czy mogę spróbować stąd wyjść, ale czy to się uda? Chyba widzi mnie ten koleś. W dupie cię mam. Goń się, leszczu! Co za koleś mnie ostrzelał. Dobra, uciekłem mu. Tam jest broń. Czekajcie. Trzeba się czołgać, ale tak, żeby mnie nie zauważył. Widzi mnie. Kurwa, widzi mnie jak nic. A tam broń leży. Fuck, jebany! Trafił mnie. Kurde, ja mam plecak. Co to jest? Kurwa, no nie ma... O nie! O, jest broń! I to jeszcze snajperka! Ale CZ-ka to jest zwykła, no nic. Naprawdę? Nie ma go tu. Dobra. Dobra, poszedł sobie. Poszedł sobie, teraz ja na niego zapoluję. Tam siedzi w tym. Dobra, niech tam siedzi. Kurwa, jebaniec, jeden! Co za... O fuck. Dobra, wydupię stąd. Za 10 minut będzie ten. My musimy biec w tamtą stronę, wiecie?
Koleś ma trochę przerąbane, bo on siedzi na tym półwyspie. Znaczy teraz tutaj. On ma jakąś dobrą broń. O fuck, ale to hałasuje. Zakiem, uciekaj, są. Jest tu coś? Nie ma. Musimy uciekać, bo za niedługo będzie mapa ograniczona do terenu, na którym my nie jesteśmy. Dobra. Ja chyba nikogo nie zabiłem, nie? Może mu się ammo skończyło, bo coś przez to strzelać do mnie. Koleś ma trochę przerąbane, bo mówię, on musi z tego mola zejść, bo mapa mu się zaraz niedługo skończy, wiecie? Siedzi tam. Dobra, wracamy się tędy. Setunią, kurde, i lecę setunią tutaj, moi drodzy, lecę setunią tutaj, uciekamy przed nim. Trochę uciekamy, a trochę też nie można mu pozwolić zejść, bo będzie na naszych plecach siedział non stop. Wiecie? Musicie o tym pamiętać, nie? Tutaj, kurde, całe lotnisko, no to kawałek mamy, żeby to się nie skończyło tak, że my zginiemy. A może on już w wodzie siedzi, pokażcie mi go. Aler wie, zaraz mi wywali grafę, wszystko, dobra, nie wiem gdzie on jest, kupię go mam. Lecimy do motoróweczki jakiejś i polecimy. W ogóle to chyba będzie w Pyrgos, nie? Gdzieś tu. Aha. Ja nie mogę go mieć za plecami non stop, bo to jest kurde śmierć dla mnie. Chyba, że ja go zabiłem, bo tam było on, ale nie, on się ruszał później jeszcze, nie? Pamiętacie? Nie widzę go. Nie wiem. Dobra, biegnę stąd. No co z nim zrobimy? Będzie za naszymi plecami koleś biegał i tyle. O fuck, ale coś tam jebło. To wybuchy są chyba. A no, to są te wybuchy. Koleś płynie łódką. To ten typ chyba łódkę wziął, wiecie? Możliwe jest to. To się nie da z łódki strzelać, chyba że się da jakoś siedzieć. No nie da się chyba z łódki strzelać w ogóle. Ctrl M zawsze sobie klikajcie, żeby widzieć GPS-a, nie? Ja to jednak pływanie łódką sobie odpuszczę. Bo to widać strasznie, wiecie, że ktoś łódką sunie. Jak tam grafa? Bardzo dobrze. Powiem wam, że w armii jest zero różnicy. No i mieliśmy dziś małe problemy techniczne i nie wiem co właściwie. Nie wiem czy to właściwie nie zaczęło się, coś się tam wywaliło, monitor mi wywaliło przy tym no, przy tym stawianiu mostów. Nie wiem czy to nie zostało mu, może wystarczyło zrestartować na Mordorze i tyle. A ja tego nie zrobiłem, dopiero teraz zrestartowałem przed armą, jak już się okazało, że arma też wszystko szpankuje. Zobaczymy. Pięć minut jeszcze mam, żeby do kółeczka dobiec. A jestem gdzieś tutaj. Dobrze mówię? Tu jestem dokładnie, w tym miejscu. I muszę tu... A, niedaleko mam. Problem jest taki, że widać mnie, bo biegnę wybrzeżem. Jeśli ktoś tu też gdzieś biegnie, to kurde, albo nie daj Boże, stoi na skraju tego kółka, to mnie odstrzeli od razu.
O, paczka, 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 paczka. Za daleko tam do niej idę zbierać, nie wiem gdzie on poleciał. W paczce sobie jest najlepsza broń. Tylko trzeba do niej dobiec i ją zebrać. A to niestety wszyscy widzą, jak się paczka, jak paczka ląduje, więc wiecie, też są łasi na tą broń. Kurde, nic tu nie ma. To jest szajs. Biegniemy dalej. Teraz jesteśmy tu dokładnie, no i zaraz będziemy w strefie. 17 ludzi jeszcze zostało, 17 już zginęło. Ale ja jestem po prostu, ja nic nie mam. Jedyne co mam dobre to plecak, że mam. Ale nie mam broni, bo mam ammo 24 sztuki. Nie mam apteczek, nie mam optyki, nic nie mam. Trochę słabo, tyle wam powiem. No, powiem wam, że... Z jednej strony to bieganie przy morzu, na plaży jest takie, no i trochę samobójstwo, nie? Bo nas widać, ale z drugiej strony od morza nikt nas nie strzeli przynajmniej, nie? Jedyne na co musimy patrzeć to na naszą lewą stronę. Może nawet jakbym bardziej plażą biegł, wiecie, to by było lepiej. Bo wtedy jestem trochę nawet poniżej poziomu, wiecie, poniżej górki i nas nie widać tutaj tak bardzo. 15 zostało. Ja chcę kogoś zabić w tym Battle Royale. Na Stratisie to się jakoś częściej... Wiecie, tam więcej było takich miejsc, gdzie się ludzie strzelali, nie? Właściwie to mniej. Baz było i ten, a tutaj to tak lądujemy. Nie wiadomo, gdzie kto ląduje. Dobra, jestem przy strefie prawie. 2 minuty. Dokładnie, sprawdźcie najpierw co to jest Battle Royale zanim się o serwer, to nie możecie już wbić na mój serwer. Jak się gra rozpoczęła to się nie da wbić na serwer, to po pierwsze. A po drugie tutaj nie ma tak, że się jakiś serwer wybiera i ten wchodzi na jakikolwiek, który akurat jest otworzony i on zaraz się zamyka. Połóżmy się i zobaczmy. My jesteśmy tutaj. Po lewej stronie jest stacja benzynowa i myślę, że można by było tam zahaczyć o nią. No ja potrzebuję jakiś... no coś muszę kupić, nie? Znaczy kupić. Coś muszę zdobyć, jakiś sprzęt. No i oczywiście pozostanie na krawędzi niebieskiej strefy daje mi to, że nikt mnie od pleców nie zajdzie, bo mogę mieć... No, mogę być prawie pewien, że tam już nikogo nie ma, tak, za mną. Znaczy teraz jeszcze ktoś może się pojawić. Bo może biegnie jeszcze tak jak ja. Ale za chwilę tam już nikogo nie powinno być. I będę miał z jednej strony morze, z jednej strony strefę praktycznie tylko od przodu. Mogą mnie wtedy strzelić albo z boku gdzieś. Zobaczymy, czy to jest dobry plan. Dobra, jest stacja, są jakieś zabudowania, może i będzie się coś spawnowało tutaj. Mam nadzieję, bo potrzebuję lutu. No, widzę, że już drzwi otwarte, kurde, ktoś tu był. Tu się nic nie spawnuje? Dobra, jesteśmy w niebieskiej strefie i dotąd... Koniec. I tu nic nie ma. Czemu tu nic nie ma? Naprawdę tak zrobili, że tylko w militarkach się spawnują rzeczy? To słabo trochę. Za moich czasów to tak nie było. Sprawdźmy. Oj, zablokowałem się na budce z kebabem. No nie ma tu nic. Rzeczywiście nic tu nie ma.
Dobra, jesteśmy tutaj. Moglibyśmy iść. No nie no, opcja z morzem wydaje mi się najpewniejsza. Nie do końca da się apteczkami doleczyć na strefie. Zresztą patrz, ile tu jest apteczek. Ja jeszcze żadnej nie. Ja jedną widziałem od samego początku. To nie jestem Battle Royale jak kiedyś, że było pełno apteczek, pełno broni, pełno ten. Tam na tej wieży w ogóle nie było broni. Nie wiem, czy zauważyliście to. Nawet te itemy, które w powietrzu wisiały, to żaden z nich nie był bronią, z tego co pamiętam. Oh, fuck. Kurwa, dostałem. No i w dupę i zginąłem. No i tak to się kurde kończy. Nawet nie wiem skąd strzelali za bardzo, wiecie? Ach, masakra. No nic, moi drodzy, tak to się kończy.